Jestem Wesoły Romek, zbuduję z tobą domek. Odwiedź Składy Budowlane Wesołek. Tylko u nas. Cement Bau, produkt e-konstruktor. Opakowanie 25 kg, tylko 9,95. Materiały budowlane Wesołek. Numer 1 w Wielkopolsce. Ilu kierowców wybrało już hybrydy Toyoty? A, tylko 14 milionów. Zapraszam. Chcesz wiedzieć czemu? Siadaj, przejedziemy się. Rekreacyjnie, edukacyjnie. Zamykamy drzwi, gaz do dechy. O, jest. No ja jestem już czwartą generacją hybryd Toyoty. Po mieście latam na silniku elektrycznym, no a jak trzeba, to przyłączam na benzynowy. I widzisz, jaka to oszczędność, jaka to dynamika. Kto inny by się chwalił? Ja tylko mówię. F1 to jedyny drive shop w Kaliszu. Dzień dobry, chciałam zamówić zakupy do domu. Oczywiście, co mamy przywieźć? Chipsy, czekoladę, sok jabłkowy, kole. Super, o której i kiedy pasuje pani dostawa? W piątek o 20. Będę płaciła kartą u kierowcy. Okej, bardzo proszę, dziękujemy za zamówienie i do zobaczenia. Już teraz zrób zakupy bez wychodzenia z domu. Zadzwoń pod numer 515 230 303. Zamów produkty, a kierowca bezpiecznie dostarczy je pod drzwi twojego mieszkania. Zamówienia są realizowane codziennie w godzinach od 10 do 24. Koszt dostawy to zaledwie 10 zł na terenie Kalisza. F1 to również szybkie zakupy przez całą dobę bez wychodzenia z samochodu. Serdecznie zapraszamy. Kalisz, ulica Polna 110. Ponadczasowe, fantazyjne oraz praktyczne atestowane szkło bezpieczne. Szklane panele laminowane. To idealne rozwiązanie dla wszystkich, którzy cenią sobie piękno połączone z funkcjonalnością. Panele szklane firmy Max Plus z trwałą grafiką stanowią doskonałą dekorację w domu lub w biurze i niebanalnie ożywią każde wnętrze. Max Plus to także wydruki wielkoformatowe, między innymi tapety 3D. Wykwalifikowany zespół zapewnia pomiar, projekt oraz montaż u ciebie w domu. Max Plus, agencja reklamowa, ulica Pułaskiego 31, Kalisz. Jest poniedziałek, 18 maja. Czas na wiadomości z Kalisza i regionu. Zapraszam na magazyn miejski. Agnieszka Giesz, dzień dobry, a dziś w programie. Ksiądz latami molestował, biskup miał wszystko tuszować. Diecezja Kaliska w głośnym filmie braci Sekielskich. On po prostu musiał odejść, biskup go schował. Dość zabawy wchowanego. Nie jesteście sami! Nie jesteście sami! A za czym kolejka ta stoi? Od której godziny panowie czekają? No już tak półtorej godziny. Ojej, już? No pewnie. Szanują nas pięć. Aby klientów, tak jest. Zabawa wchowanego to od soboty najszerzej komentowany film dokumentalny. Temat niezwykle ważny i trudny, pedofilia w kościele. A głównymi negatywnymi bohaterami reportażu są ksiądz Arkadiusz H., jeszcze do niedawna kapelan Okrąglaka i biskup diecezji kaliskiej Edward Janiak. Dwóch braci, Jakub i Bartek. Pleszew, końcówka lat 90. Sześcioosobowa rodzina organisty przeprowadza się do mieszkania służbowego w domu parafialnym przy kościele Ścięcia Świętego Jana Chrzciciela. Chłopcy mieli wówczas 7 i 13 lat. Z racji tego, że tata był organistą, był przyjacielem, ksiądz Hajdasz był przyjacielem domu, wypuścił po prostu, moim zdaniem, wypuścił sobie sondę i poszukał sobie najłatwiejszej ofiary. Ja byłem chłopcem małym, ładnym, uśmiechniętym, też bardzo takim towarzyskim. Nie byłem zamknięty nigdy w sobie, zawsze byłem osobą, która łatwo nawiązuje kontakt. Uczył mnie gry na gitarze. Moja mama myślała, że ktoś uczy się na instrumencie, zresztą i słusznie. Powinien to robić w spokoju. Czyli jakiś zgiełk domowy nie był wskazany, więc jakby zamykaliśmy się w tym pokoju. Normalna rzecz. No tylko mama myślała, że no, ćwiczymy, no on robił, co robił. W
Wszystko trwało około półtora roku. Wcześniej ksiądz Arkadiusz posługiwał w jednej z parafii w Sycowie, która również należy do diecezji kaliskiej. Tu także molestował najmłodszych. Oj, co ten zapach. Ja rozumiem cię. Słuchaj, ból, to wszystko. Ale nie mogę, słuchaj. Nie wiem. Andrzejku. Tyle lat. Rozmawiałem z dorosłymi ludźmi, którzy w kolejnych parafiach dalej to się działo, do tej pory. Czy to jest jakaś masakra? Jak tak można człowieka, dziecko traktować? W filmie Sekielskich wina jednoznacznie spada na hierarchów kościoła, a dokładnie biskupa diecezji kaliskiej Edwarda Janiaka. Były na niego skargi. To nie jest prawda, że on odchodził z parafii dlatego, że biskup chciał zrobić rotację. On po prostu musiał odejść. Biskup go schował. I biskup wiedział dokładnie, co ten człowiek wyprawia. Były skargi, były spotkania z rodzicami, miał doskonałą wiedzę, nie zrobił nic. Hajdarz w ogóle się przyznał wobec jednego rodziców z jednego pokrzywdzonych, że tego chłopaka molestował. Hajdarz jest chory psychicznie, w sensie ma problem. Widocznie był skrzywdzony jakkolwiek, ale jest to człowiek, który jest chory. Potrzebuje pomocy. I większy, tak jak mówiłem wcześniej, żal mam do ludzi, którzy są wokoło. Ksiądz Arkadiusz H. był przenoszony wiele razy z parafii na parafię, najczęściej nagle, bez podawania opinii publicznej powodu. To tytułowa zabawa wchowanego. Ksiądz Arkadiusz, odkąd w 1994 roku przyjął święcenia, posługiwał aż w 8 miejscowościach. W Koźminie, Sycowie, Pleszewie, Kaliszu czy Skalmierzycach. W końcu latem 2017 roku zostaje kapelanem w kaliskim szpitalu w Okrąglaku. To nasz materiał z tradycyjnego opłatka w szpitalu z grudnia 2018 roku. Medycyna właściwie mówi, no nie damy rady, a jednak ta nadzieja, ta wiara, ufność, że jest jeszcze opatrzność. Wielu lekarzy, pielęgniarki mówią wprost, niech Pan zaufa Panu Bogu, bo my już tu więcej nic nie zrobimy. I właśnie w grudniu 2018 roku, jak czytamy w oświadczeniu diecezji kaliskiej, kuria została poinformowana o wszczęciu postępowania przez prokuraturę w sprawie księdza Arkadiusza H. Dopiero wtedy ksiądz zostaje zawieszony w pełnieniu posługi kapłańskiej i wszczyna się wstępne postępowanie kanoniczne. W filmie braci Sekielskich pojawia się też wątek księdza Pawła K., który w 2015 roku został skazany na karę 7 lat więzienia za molestowanie i gwałcenie ministrantów. Ksiądz Paweł to znajomy Edwarda Janiaka jeszcze z czasów seminarium. Ksiądz Edward Janiak, jako jeszcze biskup pomocniczy diecezji wrocławskiej, wraz z innymi hierarchami kościoła, miał kryć księdza pedofila. Film Sekielskich na problem pedofilii w kościele patrzy szeroko. Od dawna mówi się o tak zwanej mafii lawendowej w kościele katolickim na całym świecie. Jest to pojęcie, które pojawiło się na przełomie lat 60. i 70. w Stanach Zjednoczonych, które oznacza środowisko homoseksualne, ale w kościele, szczególnie wśród duchownych, i wzajemne powiązania, które prowadzą do ukrywania pewnych rzeczy. Cały film Zabawa wchowanego braci Sekielskich zobaczycie za darmo i bez reklam w internecie, w serwisie YouTube. Od soboty wyświetlono go już ponad 4 miliony razy. A na reakcję Kaliszan po obejrzeniu filmu braci Sekielskich nie trzeba było długo czekać. Z parafii do parafii zamiast do celi. Biskupie, czas na sąd ostateczny. Między innymi z takimi hasłami na banerach pojawili się w niedzielę około 21 przed kurią diecezji kaliskiej mieszkańcy naszego miasta. Uczestnicy manifestacji wykrzykiwali takie hasła jak stop pedofilii i nie jesteście sami. Ojciec wielebny, dobra rada, jest dobry w poradach, pogada i wyspowiada. Kościół to oaza szczerości, miłości, przyjmij ciało Boże, a Bóg w tobie zagości. Dostałeś możliwości, odbyłeś praktykę, dziś jesteś ministrantem albo klerykiem. Młodym chłopczykiem służącym kościołowi, nigdy byś nie przypuszczał, że ktoś tu krzywdę ci zrobi. Mamy dość tego, co się dzieje. Mamy dość ukrywania tych przestępców. Dla mnie osobiście najbardziej bulwersujące, co zobaczyłam w tym dokumencie, był fragment, kiedy
biskup Edward Janiak zeznawał w sądzie i z taką nonszalancją stwierdził, że wśród 808 pedofilów, którzy są zamknięci w więzieniach, jedynie trzech pełniło posługę kapłańską. Nie jesteście sami! 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 Dość zabawy wchowanego. Koniec. Myśl przewodnia. Nie sposób wyrazić oburzenia i zniesmaczenia i zdruzgotania po obejrzeniu tego filmu. Czego państwo oczekujecie teraz? Działań przede wszystkim. Że przestanie to być państwo w państwie. Przede wszystkim. Bo zwyrodnialcy zdarzają się w każdej grupie społecznej, zawodowej i tego się chyba nie uniknie wszędzie. Ale ta bezkarność, którą ma Kościół jako instytucja, jest przerażająca, może nawet niebezpieczna. Jakich działań oczekujecie? Prokuratorskich, tak? Oderwania się Kościoła, od państwa, od Kościoła, tej separacji przede wszystkim. Kościół niech będzie sobie instytucją taką, jaką chce być, niech pozyskuje wiernych, swoich zwolenników, ma do tego pełne prawo. I natomiast niech będzie na swoim miejscu. Ale niech będzie na prawach równych, tak jak wszystkie inne instytucje są, i z ponoszeniem odpowiedzialności za swoje błędy i wypaczenie. Obejrzałam film, zarówno pierwszy, jak i ten drugi wczoraj. Co pani czuła? Jestem poruszona. Jak może do tego dochodzić, żeby nie było żadnej reakcji? Ściga się pokrzywdzonych, a kler zadowolony. No biskupem jestem oburzona, oburzona. Codziennie mierzą się ze swoją krzywdą i codziennie muszą na nowo przypomnieć sobie, że może jednak warto żyć. Dlatego ja państwa proszę teraz, żeby każdy, kto ma ze sobą jakieś światełko w formie, nie wiem, latarki w telefonie, świeczki, czegokolwiek, podniósł to światełko do góry, bo proszę państwa, to będzie światło, z którym rozświetlimy mrok kłamstw. I proszę o chwilę ciszy. Dlatego tutaj jestem, żeby po pierwsze podziękować panom, którzy pokazali swoją twarz, że to cierpienie ma twarz, że to są dorośli mężczyźni, świetni faceci, kawał dobrej roboty i liczę, że pomogą tym, którzy są kilka kroków za nimi jeszcze w terapii, bo myślę, że jest więcej takich osób i jestem oburzona tym, że ten ksiądz nie jest w więzieniu. Bo dlaczego nie jest? Oglądała pani film? Oglądałam. Jaka reakcja? Straszna. Nie mogę tego powiedzieć głośno, co najlepiej zrobiła po prostu, bo to jest żart, to jest po prostu żart, naprawdę. Mam też dwójkę dzieci. Jakby to dotknęło mojego dziecka, to bym sama wyznaczył sprawiedliwość, naprawdę. Co by pani zrobiła? Nie mogę powiedzieć takich słów, ale chyba wszyscy wiemy, nie? To jest tragedia. Przykro, że to dziennikarze zajęli się tym tematem, a nie organy ścigania, które są do tego powołane. I przykre jest również to, że kolejny film powstał, a ten pierwszy tak naprawdę nie przyniósł oczekiwanych efektów. Można milczeć długo, można długo, na dno pamięci upychać obrazy, zastanawiać, kto był temu winny, i pytać ojcze po trzykroć przedziwny. Muszę się cofnąć wehikułem czasu do cichych uliczek pachnących dzami, cudownych ogrodów i zamożnych domów oplecionych winem i winogronami. Z
protestującymi nikt z przedstawicieli kaliskiej kurii się nie spotkał. Jedyna reakcja Kościoła na film Zabawa w chowanego to na razie oświadczenia. Najpierw wydane przez Episkopat Polski, a później diecezję kaliską. Wynika z nich, że ksiądz Arkadiusz H. w ubiegłym roku usłyszał zarzuty prokuratorskie. Przestał też pełnić posługę kapłańską, a sam Kościół współpracuje z prokuraturą w sprawie jego pedofilskich przestępstw. Protest się zakończył, a chwilę później zaczęło się sprzątanie dziecięcych bucików i bielizny zawieszonych na płocie kurii oraz świec zapalonych przez uczestników manifestacji. Z informacji od naszych czytelników wiemy, że w nocy trudno już było znaleźć ślady tego, co w niedzielny wieczór działo się przed oficjalną siedzibą biskupa Edwarda Janiaka. Trudno też było oczekiwać, że przedstawiciel Kościoła spotka się z protestującymi. Jedyna reakcja na film Zabawa w chowanego to opublikowane na stronie diecezji kaliskiej w sobotnie popołudnie oświadczenie, w którym kuria zapewnia o swojej współpracy z prokuraturą w sprawie księdza Arkadiusza H. oraz wszczętym przeciwko niemu postępowaniu kanonicznym i zawieszeniu duchownego w posłudze kapłańskiej. Odnosząc się do przedstawianych w filmie wydarzeń związanych z wizytą rodziców jednego z pokrzywdzonych, należy podkreślić, że miało to miejsce w 2016 roku, kiedy obowiązywały inne uregulowania prawne. Rodzice pokrzywdzonego w czasie wizyty w kurii usłyszeli, że powinien zgłosić się sam pokrzywdzony. Ukazane w filmie nagranie nie wyczerpuje całej rozmowy. Brak jest stwierdzenia, że rodzice powinni jak najszybciej zgłosić sprawę do prokuratury. Nawiązując do wątku sprawy księdza Pawła Kani, biskup Edward Janiak pełnił w archidiecezji wrocławskiej posługę biskupa pomocniczego w zależności od biskupa diecezjalnego i jego decyzji. Dwóch pokrzywdzonych występujących w filmie zgłosiło się do kurii w lutym 2020 roku i zgodnie z procedurami zostali skierowani do delegata do spraw ochrony dzieci i młodzieży. Na spotkanie z delegatem przybył jeden z nich, został przyjęty i zaproponowana mu została pomoc psychologiczna i duszpasterska. Znacznie wcześniej pojawiło się oświadczenie na stronie Episkopatu Polski. W tym można przeczytać, podobnie jak po pierwszym filmie braci Sekielskich, Tylko nie mów nikomu, że zlekceważone zostały kościelne standardy ochrony dzieci. Prymas Wojciech Polak dodaje, że dotyczy to także reakcji wysokich rangą przedstawicieli Kościoła na doniesienia o przestępstwach seksualnych księży. Przedstawione w filmie informacje jako delegat Episkopatu Polski do spraw ochrony dzieci i młodzieży zwracam się poprzez nuncjaturę do Stolicy Apostolskiej o wszczęcie postępowania nakazanego przez motu proprio papieża Franciszka dotyczącego zaniechania wymaganego prawem działania. Dziękuję osobom pokrzywdzonym, które decydują się opowiedzieć o doznanej krzywdzie. Apeluję, aby każdy, kto posiada wiedzę o wykorzystaniu seksualnym osoby małoletniej, pamiętał, że jest zobowiązany w sumieniu i przepisami prawa do złożenia zawiadomienia. Historie z filmu nie są prawdą o zdecydowanej większości księży. Nie możemy pozwolić na to, by skandaliczne przypadki przekreśliły dobro, które jest w Kościele. Doniesienie w sprawie seksualnych przestępstw księdza Arkadiusza H. wpłynęło do prokuratury w grudniu 2018 roku. W ubiegłym roku duchowny usłyszał zarzuty seksualnego wykorzystywania nieletnich, za co grozi do 12 lat pozbawienia wolności. Postępowanie cały czas jest w toku. Dla magazynu miejskiego Agnieszka Walczak. I zmieniamy temat. Koronawirus krąży po naszym województwie i wybucha kolejnymi ogniskami zakażeń. Początkowo epicentrum zakażeń w Wielkopolsce był powiat krotoszyński. Później choroba najszybciej rozprzestrzeniała się w Kaliszu. Były nagłe wzrosty w Gnieźnie, teraz COVID-19 najszybciej rozwija się w Kępnie. Od kilku dni najwięcej zakażonych wykrywa się w gminie Baranów pod Kępnem. Chorują tam pracownicy jednej z dużych fabryk mebli. Kolejnym obszarem jest powiat pleszewski. Tu w kilka dni wykryto ponad 70 nowych przypadków. W całej Wielkopolsce zakażonych mamy już 1800 osób. Nadal najwięcej w Kaliszu i powiecie kaliskim. Ale u nas od kilku dni nie pojawiły się nowe przypadki zakażeń. Od kilku dni też nikt nie umarł. Rośnie za to liczba ozdrowieńców. SARS-CoV-2 pokonało już ponad 700 osób, w tym, uwaga, 101-letnia mieszkanka powiatu kaliskiego, która była hospitalizowana w szpitalu w Poznaniu.
Ponad 150 hektarów przeczesali w sobotę policjanci, strażacy i wolontariusze z grupy Szukamy i Ratujemy, którzy mieli nadzieję natrafić na jakikolwiek ślad zaginionego 39-latka z Kalisza. Działaniami objęto okolice Zagorzynka, gdzie ostatnio mieszkał Bartłomiej Kamiński. Mężczyzna zaginął 24 stycznia bieżącego roku. Wtedy po raz ostatni skontaktował się telefonicznie z rodziną. W sobotę 16 maja kaliscy kryminalni podjęli kolejne działania w terenie, a towarzyszyli im strażacy i wolontariusze grupy Szukamy i Ratujemy. Służby spotkały się przy zbiorniku wodnym przy ulicy Tęczowej. Sprawdzone zostało ponad 150 hektarów. W działaniach brało udział 60 osób, policjantów, strażaków, ratowników wodnych, operator drona oraz ratownicy zabezpieczający poszukiwania z Mus Productions. Do działań wyjechały dwa pojazdy oraz 13 ratowników Szukamy i Ratujemy. Niestety poszukiwania nie przyniosły rezultatów. Wypadek szybowca nieopodal Ostrowa Wielkopolskiego. Kilkadziesiąt minut po starcie z lotniska w Michałkowie maszyna runęła na ziemię prosto w las. Do zdarzenia doszło wczoraj około 14. Szybowiec wzbił się w powietrze z lotniska w Michałkowie, a kilkadziesiąt minut po starcie świadkowie powiadomili służby ratunkowe o spadającej w las maszynie. Na pomoc ruszyło kilka jednostek straży pożarnej, policja i pogotowie ratunkowe. Po około godzinie szczątki maszyny znaleziono nieopodal Krajowej 11 w miejscowości Szczury. Okazało się, że pilotująca szybowiec 60-latka doznała ogólnych potłuczeń. Trafiła do szpitala. Nie musimy już rwać przysłowiowych włosów z głów. Wskutek trzeciego etapu odmrażania gospodarki od dziś możemy wybrać się do fryzjera i skorzystać z usług stylistów fryzur. Dziś też od wczesnych godzin porannych to głównie panowie okupowali salony. Kolejki te przypominały czasy dawnego PRL-u, kiedy tworzyły się komitety kolejkowe, a w kolejkach dziś z kaliszanami postała i porozmawiała Karolina Bazan. Chciałam się zapytać, co do fryzjera panowie czekają? Tak. Co tam będzie robione dzisiaj? No strzyżenie. Brakowało tego fryzjera? No niestety. A pan też na strzyżenie? Tak. Ale włosy takie widzę w porządku, nie? Nie, muszę mieć krótkie. Długie to nie służą? Nie służą. I co, brakowało tego fryzjera przez ten czas? No to prawie dwa miesiące, nie? No chyba. A to w tym czasie sobie pan sam nie radził? No na mokro. Aha. Wygładzane wszystko było? Tak. A pan też? Oczywiście. I co, włosy urosły? Oj, to jak diabli. Widać. No widać, już wytrzymać nie mogę. No. A w domu jednak nikt nożyczek nie używa, no. Także... A maszynka? Nie mam, nie posiadam. Ale nie chciał pan ryzykować pewnie, nie, co? Nie, to ja bym tylko... Nie słodzi kupić dobrej maszynki, no tak. Tylko przez internet. A ja mówię, jak już będzie otwarty, to będzie otwarty. Ale jestem 10, także spokojnie. 10 pan w kolejce jest? A to tutaj jesteście na zapisy, na godzinę? Nie, na słowo. A, na słowo, to taka no? kolejka jest. Jak za dawnych czasów, no właśnie. Zastanawiałem się nad komitetem kolejkowym. No właśnie, bo tutaj się utworzył się taki komitet kolejkowy. Myśleliśmy nad tym, ale na razie jest spokojnie, za wiele nie ma. Jak tam będzie tłum tutaj wielki, jak to wtedy pomyślimy. Od której godziny panowie czekają? No już tak półtorej godziny. Ojej, już? No pewnie. I który pan teraz jest w kolejce? Ja nie wiem, wiem za kim jestem. Aha. Ale ten pan już jest w środku? Ten, za którym pan jest? Nie. Jeszcze nie? Nie. No tam poszedł jeden gość. Spaceruje sobie, bo tam chodzi. I co będzie robione? Broda też, czy wąsy? Wszystko. O matko, to dzisiaj pan wyjdzie piękny. No, jestem, a będę jeszcze bardziej ładny. A pan też fryzurka do robienia? No oczywiście, nie widać. No trochę widać. A no właśnie. No. Samemu nie można było sobie z tym jakoś ogarnąć? No nie bardzo, nie jestem takim artystą. Dobrze jest tak przyjść się zrelaksować. Pan widzę tutaj bujna czupryna. No raczej tak. Nie zdążyłem przed zamknięciem i tu musiałem przeczekać ten cały okres. Prawie dwa miesiące, nie? Prawie dwa miesiące. Widzę, że tutaj sporą kolejkę ma pan. Ławki są ustawiane. Półtorej godziny niektórzy czekają nawet. Serwujemy, proszę panią, kawkę. O, to pięknie. Dwa miesiące długo, nie? Długo. Co pan w tym czasie robił? Działeczkę nie nudziłem. Za to bardzo pana brakowało, także myślę, że te tutaj osoby przychodzące docenią bardzo to, że... No, pracujemy na to,
40 parę lat, także... To tyle już istnieje salon? 45 pracuje tam. No to ładnie. Od której godziny macie dzisiaj otwarte? Od 8. Od 8. No to ile już pan osób obrobił? A to... 4, 5. 4? No to jeszcze sporo przed panem. Tam już się tworzy komitet kolejkowy. Jak za starych dobrych czasów, nie? Szanują nas klienci, aby klientów także. Aby klientów, tak jest. No dobrze, no to miłego w takim razie skrzyżenia. Tutaj jeszcze panowie dwójka, no to pan ma jeszcze 8 do zrobienia, a pewno i nowi przyjdą, nie? No na to na pewno. A pan jak długo już stoi w kolejce? No już pół godziny. Pół godziny już, tak? Już. A to od rana jest otwarte, nie? Od 8. Od 8. I co, też włosy będą ścinane? No nareszcie, no już nie. Za długo to. Ale całkiem pan ścina, czy fryzurę jakąś? Nie, nie, króciutko, żeby był spokój na jakiś czas. Nie można było kupić na przykład maszynki w tym czasie i samemu podziałać? Ale to by nie było to. Nie byłoby to. Nie byłoby to jak samo. Ja tutaj uczęszczam już od dawna. Także... Mhm. Od ilu lat? No, paręnaście. Mhm, I się przyzwyczaił pan pewno, nie? No, do fajne miejsca. Dziewczyny są, także jest miło. Warto przyjść. No. Dziękuję serdecznie. Proszę, dziękuję bardzo. Pan tutaj widzę, że zaraz wejdzie, tak? Tak, mam nadzieję, jak najbardziej. A długo pan czeka? 30 minut, szybko, sprawnie. Dobrze, no, że nie pada najważniejsze. 30, no to już tak sporo, nie? No, można poczuć w nogach. 2 miesiące się nie czekało, ale to te 30 minut na pewno nie zaszkodzi. Nic pan nie próbował na własną rękę zrobić z włosami? Próbowałem jak najbardziej z bokami, jednak górę zostawiłem w oryginale, jak widać zresztą. Mam nadzieję, że tu włosy się w mikrofon nie wplątują, ale małe pół godziny i będzie po sprawie. Czasami moje się wplątują. Tak, zresztą wie pani, jak to jest. Dziękuję serdecznie. Wszystkiego dobrego. Wzajemnie. Dziękuję. No pan tutaj już widzę pierwszy w kolejce, także no. zaraz wchodzimy. No jeszcze najpierw muszą wyjść, bo pojedyncze tak się wchodzi. Tak. Porządek z brodą też będzie robiony? Oczywiście. Wszystko. No, bo przecież zarośnięty jestem, że w domu nie chcą mnie puszczać do domu. To nie ja. Nie poznają pana. Tak. To życzę miłego czasu w takim razie. Dziękuję. I na koniec tradycyjnie zaglądamy na portal faktykaliskie.pl, a tam wracamy do tematu zabawy wchowanego. Do czasu wyjaśnienia roli biskupa kaliskiego Edwarda Janiaka w tuszowaniu przestępstw seksualnych w Kościele katolickim nie powinien być on zapraszany na uroczystości organizowane przez miasto Kalisz. To stanowisko radnej Koalicji Obywatelskiej Barbary Oliwieckiej, która z takim wnioskiem wystąpiła do prezydenta Krystiana Kinastowskiego. Więcej na ten temat przeczytacie pod adresem faktykaliskie.pl. Na dziś w magazynie miejskim to już wszystko. Bardzo dziękuję państwu za uwagę, życzę spokojnego wieczoru i do zobaczenia. Poniedziałkowy wieczór z zachmurzeniem całkowitym, 17 stopni na termometrach, na barometrach 1001 hektopaskali, wiatr słaby. W nocy również pochmurno, 14 stopni Celsjusza. Wtorek z przewagą chmur, możliwe są okresowe przejaśnienia, maksymalnie 16 stopni Celsjusza, ciśnienie stabilne na poziomie 999 hektopaskali, wiatr umiarkowany z silniejszymi podmuchami z zachodu.